I tak, czepiamy sznurek. O, już Stasiu poplątał. Nie. Z tego wybrnąć. Rękawiczki to to. Nie pomagaj. Dobra. Ciągamy bardzo mocno. Dobra. Teraz tak. Masz buździka? Ja mam. Kto przy sobie nosi, ten się nie prosi. Chodzi, żeby dystans sobie zrobić i tak, i ustawiamy te płyty do sznurka. Tak jak z murowaniem, jak będzie wam dotykało sznurka, to oszuka was. Po trochu. I tak, tu jest fajnie. Następny. Tak, do sznureczka, aby nie dotykało. Masz? Trzymasz? Jeszcze pacnę. Ten jakiś zmęczony wkręt. Tutaj zobaczymy, czy trafimy. Później sobie jeszcze. Jeszcze cela mam. Później tak, od tego wkręcika kreskę rysujemy poziomicą i co 10 cm wkręta. Daj tam, bo będzie, wiesz co, lepiej tutaj dać niż tam docinać na te. To zaraz podniesiemy ty tą do. Ale to może odstawać później, nie? Jeszcze jednego odkręcę. Ma?
Masz? O, jak tutaj macie, to najlepiej sobie wkręcić, zanim dołożycie, wtedy jeszcze czego trzymać. Dobra, teraz drugiego wiem, że koło tego jak przykręcę, to będzie dobrze, nie? Równam z tą płytą. I o dziwo te krótsze wkręty lepiej trzymają niż te długie. Jakiś gwint ma inny typ gwintu. Oczywiście to jest tylko na czas. Nie złapiemy tego śrubami, nie? Na samych wkrętach to nie przejdzie. Dobra, docinamy najpierw środek, sobie szalujemy, wrzucamy zbrojenie, skręcamy L-ki, dokładamy 16 i dopiero zamykamy. Tak jest najwygodniej. Można zrobić tak, że dwie strony, co jakiś czas dać deseczkę, na to wrzucić zbrojenie, to wszystko pokręcić i później wrzucić na dół. Ale takie rozwiązanie jest o dużo wygodniejsze. Tak, zbrojenie mamy wrzucone. Podkładki sobie podkładamy. Tak co metr. Odwrotnie damy. Otulina betonu, żeby była. I będzie dobrze. Niestety pogoda nam się skiepściła. Ale jest dobrze. Staś już kręci L-ki. Podłożę podkładki i wrócę, jak będziemy 16 na te otwory wkręcać. O, tak jak widzicie, 4 L-ki, 1,5 metra wygięte. Przedłużenie zbrojenia ma być i tyle. Minimum 50 średnic pręta, czyli pręt 12, 60 cm. Minimum. Zakładam.